Dzień dobry Państwu, gościox.pl. Dzisiaj Aleksandra Gawlik-Lipiński. Cześć. Cześć Jacku. Łączymy się, proszę Państwa, dzisiaj z Londynem. Mam nadzieję, że dobrze słychać. Mam nadzieję, że wszyscy nas słyszą równie dobrze. Tak. Olu, skończyłaś liceum Osuchowskiego, ale już w trakcie nauki przeniosłaś się z jakiegoś profilu na jakiś. Ma to sens, dlatego że późniejsze twoje decyzje też wskazują na to, że lubisz zmieniać się i zmieniać swoje otoczenie. Zgadza się. Zaczęłam na profilu humanistycznym i po półtorej roku przeniosłam się na biolchem, dlatego że ciągnęła mnie medycyna, ciągnęła mnie praca kliniczna w tamtym już czasie. Natomiast los trochę mi się ułożył inaczej na samym początku i w efekcie zamiast wylądować na kierunku medycznym, wylądowałam na germanistyce. I skończyłaś tę germanistykę z tego co wiem. Tak, ukończyłam germanistykę, zrobiłam pierwsze 3 lata licencjata w Cieszynie, w słynnym kolegium nauczycielskim języków obcych, a potem już ukończyłam magisterium na Uniwersytecie Opolskim i pracowałam w naszym regionie, więc trochę zwróciłam tą inwestycję, dlatego że pracowałam później w liceum w Cieszynie i w Ustroniu. Jako germanistka podjęłaś pracę. Tak. Jak wspominasz to bycie nauczycielką przez chwilę, bo chyba 2 lata, tak? Tak, to były 2 lata pełne, kiedy byłam nauczycielem. To były fajne czasy, bardzo ciekawe, bardzo dużo się nauczyłam. Mam nadzieję, że innych też czegoś nauczyłam. Ja lubię kontakt z ludźmi, więc to było fajne, te interakcje z młodzieżą, to, że można było przekazać wiedzę i wspominam ten czas bardzo dobrze, natomiast nie było to coś, w czym ja się pełni spełniałam i dlatego moja decyzja, żeby kształcić się dalej i jednak wrócić do moich wcześniejszych planów, które były związane z kierunkami bardziej medycznymi. No właśnie, ponoć jakiś wypadek, w którym ty nie uczestniczyłaś, tylko byłaś świadkiem, spowodował, że jednak wybrałaś najpierw ratownictwo medyczne. Jak to było? Wtedy byłam studentką jeszcze na germanistyce i wracałam do domu. Chyba był też swoją drogą tydzień kultury beskidzkiej. Przed nami jechał samochód, który niestety miał wypadek i byliśmy pierwsi na miejscu z moim kolegą. Ja wtedy nie miałam zielonego pojęcia o pierwszej pomocy, więc zareagowaliśmy kompletnie instynktownie. Oczywiście zadzwoniliśmy po pogotowie najpierw, natomiast jedna osoba wtedy wymagała trochę wsparcia i ja zupełnie intuicyjnie ustabilizowałam w tamtym czasie głowę tej osoby, dlatego że ta osoba chciała się wydostać z samochodu. Przyjechało pogotowie, a ja wracałam do domu z zakrwawionymi rękami i patrząc na nie myślałam sobie, to jest to, co chcę w życiu robić. Więc na pewno to zmieniło moje życie i na pewno pomogło mi podjąć tę decyzję i przypomnieć mi o tym, co tak naprawdę chciałam robić, bo moi rodzice wspominają, że ja od dziecka mówiłam, że będę badanicą. To był taki odpowiednik lekarza chyba w moim rozumieniu jako dziecko i mój tata do dzisiaj mi powtarza, że teraz zostaniesz badanicą. Więc... O, jesteś badanicą. Co robisz teraz w Londynie? No, jestem w tej chwili pielęgniarką. Skończyłam wcześniej, tak jak wspomniałeś, ratownictwo medyczne i skończyłam je w Polsce. Natomiast moja droga była dość wyboista i kręta i skończyłam również pielęgniarstwo. Jestem w tej chwili zarejestrowana jako ratownik i jako pielęgniarka, ale pracuję bardziej w roli pielęgniarki i rozwijam się dalej. A powiedz mi, dlaczego nie ratownictwo medyczne w Polsce? Jak to się stało, że jednak postanowiłaś przez Czechy jechać do Anglii i tam być pielęgniarką? Dlaczego nie ratownictwo w Polsce? To były dość ciężkie czasy dla kobiet ratowników w Polsce w tych latach, kiedy ja kończyłam studia i przypuszczam, że jakbyś zapytał którąkolwiek z moich koleżanek ratowniczek, które jeżdżą w pogotowiu, to pewnie powiedzą, że nawet dzisiaj czasy są dość ciężkie. W każdym razie wtedy ratownictwo było samo w sobie stosunkowo nowym zawodem, a kobiety w ratownictwie były jeszcze nowszym wynalazkiem w tamtym czasie i dlatego, że są ograniczenia przepisów BHP, kobiety nie były tak chętnie zatrudniane w pogotowiu.
Więc po ukończeniu studiów miałam trudności ze znalezieniem pracy właśnie ze względu na to, że jestem kobietą. I to było do tego stopnia, że usłyszałam wręcz bezpośrednio, że ale jest pani kobietą. No, jestem. Nie mam tego zamiaru zmieniać. I w efekcie zdecydowałam się, że jeżeli nie mam możliwości wykonywania mojego zawodu w Polsce, to może jest czas, żeby pomyśleć o innych miejscach. I tak wylądowałam najpierw w Pradze, w Czechach, a później w Londynie. I w tym Londynie, powiedz, jesteś teraz pielęgniarką. Jak wygląda twój zakres obowiązków? Co robisz? Praca pielęgniarki w Londynie w tym zakresie, w jakim ja to robię, jest zupełnie inna od pracy pielęgniarki w Polsce, jeżeli chodzi o pracę w przychodni. Dlatego, że część tych rzeczy, które my robimy, to są rzeczy, które są tradycyjnie i w Anglii też tradycyjnie były wykonywane przez lekarzy, więc mój dzień składa się z wielu konsultacji, ale robię konsultacje typu cytologie u kobiet, które tradycyjnie w Polsce są robione przez ginekologów, a jak również udzielam informacji, jeżeli na przykład jest przy cytologii często wychodzą inne sprawy, inne problemy, które trzeba leczyć albo czasem diagnozować. To są konsultacje, które ja robię. Antykoncepcja, podróże. Jeżeli ktoś podróżuje do jakiegoś egzotycznego kraju, to przychodzi mnie zobaczyć. W tej chwili jest trochę ciężko z podróżami przez koronawirusa, natomiast normalnie taka osoba przyszła by mnie zobaczyć i ja wtedy oceniam ryzyko dla tego indywidualnego podróżującego, dobieram jakie szczepionki są konieczne, dobieram również odpowiednie leki przeciwmalaryczne, jeżeli są wskazane w dany rejon świata. Mhm. Szczepienia dzieci, szczepienia młodzieży, ale głównie dzieci. Co jeszcze robimy? Ja jestem wyspecjalizowana w pulmonologii, więc bardzo dużą część mojej pracy zajmują konsultacje z pacjentami z astmą i polegają one na tym, że sprawdzam, jaką mają kontrolę choroby, czy mają objawy, jak często używają swoich inhalatorów, czy używają je we właściwy sposób, czy nie trzeba zmienić tego leczenia. Jeżeli trzeba, to jestem w stanie to zrobić. Podobnie z pacjentami z POHP. Oczywiście bardzo tradycyjną rzecz również wykonuję, jak opatrunki, czyli zmiany opatrunków, takie długoterminowe. Moje koleżanki również mają kliniki dla cukrzyków. Ja akurat nie zajmuję się cukrzycą, ale to jest też w zakresie jakby pracy pielęgniarki w przychodni w Anglii. A mhm. Także jest ta praca zupełnie inna od pracy w Polsce. Zatrzymam się na chwilę na tych szczepionkach, dobrze? Gdzie? Szczepisz dzieci, rozumiem, tak? Tak, tak. Mhm. To są te obowiązki. Bo u Was w Anglii wygląda to trochę inaczej, u Was w Anglii, mówię po prostu w Anglii, tak? To znaczy tak. Szczepienia nie są obowiązkowe, ale tam się coś pojawia innego, co w sumie wskazuje na to, że szczepienia warto mieć. To znaczy się tak, my mamy kalendarz szczepień narodowy, tak samo jak większość krajów w Europie ma kalendarz szczepień, większość krajów na świecie ma kalendarz szczepień. One się różnią w zależności od tego, jaka jest częstotliwość występowania danej choroby i na co konkretny rząd czasem jest w stanie sobie pozwolić, jeżeli chodzi o finansowanie szczepionek. W Anglii też mamy kalendarz szczepień, on jest dość duży, mamy bardzo dużą, mamy stosunkowo dużą liczbę szczepionek podawanych dzieciom, więc pokrywają na dużą ilość chorób. Nie są obowiązkowe, natomiast osoby nieszczepione mają trudności z przyjęciem do przedszkola, do żłobka, dlatego że jest to coś, co jest wymagane i chcemy chronić naszą populację, chcemy chronić nasze społeczeństwo i te osoby, które nie mogą mieć szczepionek, więc szczepienia są zalecane, ale nie są obowiązkowe. A powiedz mi teraz, w związku z pandemią COVID-19, szczepisz też ludzi na przykład na grypę w tych takich, nie wiem, w takim wieku jak naszym, czy starszym, czy młodszych? Jak to wygląda? Jak teraz wygląda ilość szczepień, kiedy jest pandemia? Teraz tak naprawdę mam bardzo dużo pacjentów przychodzących na szczepienia, a akurat nie szczepimy na grypę, dlatego że sezon już jest pogrypowy. No natomiast dlatego, że pandemia przyszła, ludzie bali się na początku przychodzić do przychodni i w ogóle do placówek medycznych, co obniżyło generalnie zaszczepialność, czyli wyszczepialność, czyli ilość osób, które są zaszczepione i
w innych krajach obserwujemy, że w tych początkowych fazach pandemii ilość osób zaszczepionych została zredukowana, co doprowadziło do małych ognisk tych chorób, przed którymi możemy chronić szczepieniami. W Anglii jest to coś, co wzięto pod uwagę, więc bardzo aktywnie zachęcaliśmy rodziców i pacjentów, żeby przychodzili się szczepić, więc w tej chwili mamy ograniczone kliniki, jeżeli chodzi o typ konsultacji, jakie wykonujemy. Na przykład nie robię konsultacji w sprawie podróżowania, natomiast szczepienia cały czas się kontynuują i codziennie szczepię kilka osób, codziennie szczepię kilka dzieci. I nie ma co się bać szczepień. Nie ma tak co się bać. Powiedz mi, dlaczego uważasz, że nie ma się czego bać? To znaczy, szczepionka jest dobrodziejstwem medycyny? To jest moim zdaniem najlepszy i największy wynalazek medycyny. My nie pamiętamy tych czasów, kiedy tak naprawdę były te duże epidemie, które zabijały, albo które, znaczy teraz mamy koronawirusa, ale wcześniej też były choroby, które były dość przerażające, których nasze pokolenie tak naprawdę nie pamięta i przeciwko którym nasze pokolenie miało szansę być chronionym. Ale nasi rodzice pamiętają polio. I pamiętają żelazne płuca, oddziały w szpitalach, gdzie osoby były sparaliżowane i sparaliżowane były mięśnie oddechowe i oni nie byli w stanie sami oddychać. Nam udało się wyplewić polio z Europy, ale polio dalej istnieje i dalej są ogniska w Azji, dalej są ogniska w Afryce. Czy szczepionka jest dobrodziejstwem? Moim zdaniem tak. Czy są bezpieczne? Tak, to jak każdy inny lek, szczepionki są bardzo solidnie testowane. To nie jest tak, że szczepionkę ktoś wytworzy przez noc i na drugi dzień ona jest podawana. To trwa, to są procesy testowania na poziomie laboratoriów. I dopiero kiedy to jest, ta szczepionka jest uznana bezpieczna, i przejdzie przez te testy, jest testowana u ludzi, bardzo się silnie patrzy na to, czy wywoła jakieś skutki uboczne i dopiero później jest wprowadzana, więc te szczepionki, które w tej chwili mamy na rynku, były już na rynku przez bardzo długi okres czasu. I obserwujemy to cały czas, przecież trwają programy również zgłaszania skutków ubocznych szczepionek i to jest coś, co każdy może zrobić, czyli jeżeli są na przykład rodzice, którzy zauważyli, że jest ten niepożądany jakiś odczyn. Odczyn poszczepienny, mogą to zgłosić sami, bo bardzo często słyszę, że nie jest to coś, co jest zgłaszane. Jeżeli się martwimy, jeżeli jest odczyn poszczepienny, można to zgłosić bezpośrednio i to obowiązuje w całej Europie. Każde lekarstwo może mieć skutki uboczne. Tak, oczywiście. I w każdym lekarstwie możemy to zgłosić, jeżeli zauważyliśmy, że jest jakiś skutek uboczny. Natomiast to prawdopodobieństwo wystąpienia skutków ubocznych jest dość niskie, zwłaszcza tych bardzo niebezpiecznych, jak anafilaksja, bo prawdopodobieństwo anafilaksji jest 1 na 1 000 000. Ale masz jakby coś, co pozwala później z tego wstrząsu anafilaktycznego wyjść, czyli adrenalinę, tak? Tak, oczywiście, to jest coś, każda placówka służby zdrowia, która podaje szczepionki, musi mieć w takiej sytuacji zestaw leków i sprzętu, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi, czyli w przypadku anafilaksji być w stanie podać odpowiedni lek, którym w tym przypadku byłaby adrenalina. Oczywiście, jeżeli by doszło do utraty drożności dróg oddechowych, zabezpieczylibyśmy drogi oddechowe, możemy podać tlen i każda placówka medyczna jest do tego przygotowana. Póki co czekamy na szczepionkę skuteczną na COVID, trochę tego czasu jeszcze upłynie, zanim ona będzie, ale wiem, że są robione testy, takie, tak? Znaczy próby, prawda? Sama nie chciałabyś się zgłosić do przetestowania takiej szczepionki? Czy masz taką możliwość, czy raczej nie? Ale to znaczy w Anglii rzeczywiście testują tą szczepionkę, to jest ta szczepionka oksfordzka, gdzie kawałek tego koronawirusa, którego się tak wszyscy boimy, jest przyczepiony do, to się nazywa po angielsku rhinovirus, to jest wirus zwykłego przeziębienia i na tym jest to przeniesione.
Można się zgłosić do, jako wolontariusz do tego badania. Ja mam kilku znajomych, którzy się zgłosili i już są zaszczepieni. A ja chciałam się zgłosić bardzo, niestety sama cierpię na nadciśnienie, więc zostałam odrzucona, bo żeby być zgłoszonym trzeba być całkowicie zdrowym, więc niestety. Teraz przygotowujesz się do egzaminów? Albo jesteś w trakcie sesji, powiedz jeszcze, co zaczęłaś nowe studia, tak? Znaczy, czy kolejny stopień, jeszcze gdybyś mogła zdradzić na zakończenie, do czego się teraz uczysz, bo wiem, że trudno nam znaleźć termin. Tak. Teraz, jak akurat rozmawialiśmy ostatnio, to się przygotowywałam rzeczywiście do egzaminu. Robię kolejne studia w zakresie pielęgniarstwa. Właściwie łączy to pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Po angielsku nazywa się to Advanced Clinical Practice, czyli zaawansowana praktyka kliniczna. Jest to taki fajny kierunek, który mogą zrobić właśnie ratownicy medyczni, pielęgniarki, fizjoterapeuci, który da mi uprawnienia bardzo podobne do uprawnień lekarza ogólnego, czyli będę w stanie w tym momencie konsultować pacjentów, badać ich, kierować ich na diagnostykę i oczywiście wypisywać leki, jeżeli będzie to wskazane, dlatego że będę miała też uprawnienie do wypisywania leków potem. Będzie kilka ograniczeń, nie będę mogła wystawiać L4 i nie będę mogła w tej chwili leczyć i diagnozować kobiet w ciąży w nawiązaniu do problemów, które są powiązane z ciążą, dlatego że nie jestem położną. Więc trochę ograniczeń będę miała, ale jest to bardzo fajny kierunek, który właśnie w tej chwili robię i już posłałam mój esej, dlatego że tutaj egzaminy troszkę wyglądają też inaczej. Miałam i egzamin pełen pisemny, 3,5-godzinny, ale miałam również esej do napisania, bo tu bardzo dużo egzaminów jest właśnie w formie esejów, gdzie patrzy się na dowody naukowe i na podstawie tych dowodów pisze się esej z pielęgniarstwa. Dobrze, muszę tutaj skończyć, Olu. To, że sobie radzisz pomiędzy pracą zawodową, studiami, jesteś również mamą, że tak zdradzę, tak. 2-letniego syna. Tak, więc tak. Ten czas faktycznie dobrze byłoby, żeby doba trwała dla ciebie 48 godzin, a nie tylko 24. Ja życzę ci sukcesów, bardzo dziękuję za rozmowę. Miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie możliwość połączenia się z Londynem, albo na przykład ty, bo wiem, że tęsknisz chyba trochę za regionem. Może oczywiście, że tęsknię. W takim razie następnym razem, jak będziemy się łączyć, będę miał z tyłu nie morze, a góry, które bardziej pasują do naszego regionu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Aleksandra Gawlik-Lipiński była naszym gościem. Dziękuję, Jacku.